program naszej dzisiejszej imprezy jest następujący. Zaczynamy od doświadczeń z trawami i innymi roślinami pastewnymi. To doświadczenie oprowadzi firma Rapol i DSV. A następnie przejdziemy w pole i będziemy oglądali wszystkie nasze doświadczenia porejestrowego doświadczenia odmianowego, a także inne doświadczenia, które wykonują u nas firmy. Witam także zaprzyjaźnione nasze firmy, z którymi współpracujemy od lat. Firmy z branży sprzętu rolniczego, a także firmy nawozowe i środki ochrony roślin. Jak wiemy, problem zazielenienia rozwiązuje się za pomocą motylków, tak? I tak jak przykładowy lucernik możemy sobie założyć na 4, 5, nawet do 8 lat, jeżeli dbamy o ten lucernik i nie kosimy go zbyt nisko, wapnujemy go co roku jesienią, jak najbardziej spokojnie tam te 6 do 8 lat lucernik wytrwa. Widzicie, że są niewielkie, tutaj mamy kończyny diploidalne, które praktycznie można powiedzieć, że się między sobą niewiele różnią. Frawer i Planet są to również porównywalne lucerny, jedna, jak i druga, również mają bardzo wysoką, że tak powiem, strawność. Mieszanka 2015, mieszanka siostrzana z 12, tyle że bez kubkówki i ma 20% wysypu kończyn, 10 białej, 10 czerwonej. Tu już jakby nie było na troszeczkę wyższe stanowiska. Nie takie okresowo-zalewowe, typowe mazowiecko-podlaskie mozaiki, czwarta, trzecia klasa gleby. Po raz drugi organizujemy Dzień Otwartych Drzwi albo Dzień Pola, różnie się to nazywa. Jest to impreza, na którą zapraszamy rolników z naszego regionu, bliższego, dalszego, a także współpracujące firmy z nami, które pomagają nam w każdej sytuacji. Jest to organizowane po raz drugi. Jestem drugi rok dyrektorem i chcielibyśmy, żeby ta impreza odbywała się cyklicznie co roku. No i miejmy nadzieję, że z roku na rok będzie się to rozwijało coraz lepiej. Zaproszenie było skierowane do rolników, do producentów, do hodowców, doradców, tak. No właśnie, na co główny nacisk podczas tych dni pola, tych dni otwartych 2017 jest położony? Z tego, co ja widziałem, to są rośliny pastewne, to jest oczywiście kukurydza, no ale stoimy teraz przy zupełnie innym produkcie. Dokładnie. To, co tutaj widzimy, to jest doświadczenie z soją. Wiadomo, soja w tej chwili jest rośliną, która... Medialną. Bardzo, dlatego że w Polsce mamy memorandum na śrutę sojową do 2019 roku. No i Ministerstwo Rolnictwa kładzie nacisk na to, żeby Polska do tego okresu wyhodowała własne odmiany soi. Tutaj mamy w tym doświadczeniu 22 odmiany w 4 grupach wczesności, ale to nie jest jeszcze wszystko, bo mamy jeszcze w 2 stacjach w Lubelskim, w Besku mamy 38 odmian soi, a w Czesowicach 30 odmian soi. My mamy tylko 22, dlatego że to jest nasze wojewódzkie doświadczenie, finansujemy je z własnych środków, dlatego pula odmian jest ograniczona do 3 grup wczesności. Nie mamy tej późnej grupy, dlatego, znaczy mamy tylko jedną odmianę, właśnie tu stoimy, to jest Petrina, to jest nasza hodowla Danko. Wzięliśmy to tylko do porównania, czy w ogóle ona w naszych warunkach zdąży wytworzyć jakikolwiek plon. Mamy, nasza centrala, takie wytyczne, że jeżeli do 20 października jakaś roślina, odmiana nie wytworzy nasion, doświadczenie jest zakończone. Będzie wiadomo, że ta odmiana się nie nadaje na te tereny. Także miejmy nadzieję, że z tej kolekcji odmian, które tutaj mamy, w ciągu tych rok, dwa, na pewno będą odmiany, które będą gościły nie tylko w doświadczeniach, ale także u rolników na polach. Soja właśnie, jak można ją wykorzystać na polach u rolników, a jak w ogóle w gospodarstwach, w przetwórstwie? No właśnie, problem polega na tym, że nasiona soi muszą zostać przetworzone przez zakłady, które ekstrahują ten olej.
bo soja jako surowa nie nadaje się do niczego, do paszy. No, to jest główna jej zaleta. Jest roślina oleista. Olej wysokobiałkowa, tak. I ta roślina, żeby mogła dostać się do paszy, musi zostać przetworzona. Rolnik tego we własnych warunkach nie potrafi, nie może zrobić. Dlatego miejmy nadzieję, że firmy, które przetwarzają, myślę, zainteresują się na pewno soją i być może w niedługim okresie ruszą skupy tej rośliny. Chociaż to już powolutku zaczyna się ruszać u nas chyba, jeśli się nie mylę, w województwie to Bodaczów. Prawdopodobnie będzie przetwarzał soję na śrutę sojową. Poza tym, no wiadomo, po roślinach bobowatych jest bardzo dobre stanowisko pod rośliny następcze, także po takich roślinach zostaje bardzo dużo azotu w glebie. Ziemia jest zdrenowana, bo system korzeniowy jest głęboki, także naprawdę jest to roślina przyszłości. Miejmy nadzieję, że naprawdę w niedługim czasie będziemy gościli to tak jak rzepak w tej chwili, czy kukurydzę, tak będzie soja na polach, nie tylko w naszym województwie lubelskim, na Podlasiu, a także w całym kraju. Nasza centrala ma w każdym województwie po kilka doświadczeń z soją. Także na pewno któreś odmiany będą, w każdym regionie będą odmiany, które będą zdolne do uprawy na dany region. Także myślę, że jest to roślina, którą warto się zainteresować i w niedługim czasie nie będziemy musieli ściągać soi genetycznie modyfikowanej. Zapraszamy każdego rolnika, może w każdej chwili przyjechać, obejrzeć. Wszystko się dowie, co tylko będzie chciał i jeżeli będziemy tylko potrafili odpowiedzieć na pytania, bo rolnicy są naprawdę w tej chwili tak dociekliwi i po prostu mają taką wiedzę, że czasami potrafią zastrzelić pytanie. Korzeń kukurydzy wykopany przeze mnie 2 lata temu w Dębnie. Jutro mamy tam dni pola. Kto ma chęć, to może się wybrać. Wykopałem kukurydzę, proszę Państwa, dlaczego? Dlatego, że chciałem sprawdzić, po której stronie szło nawożenie rzędowe. Nawożenie rzędowe w naszym wykonaniu to jest nawóz, który się nazywa Top 35. Ma tam wszystko, czego potrzebuje kukurydza do startu.